Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich na terenie Koszar, przed budynkiem, w którym znajduje się moja pracownia, a w pracowni jest przygotowana wystawa dorobku artystycznego. Jak co roku, każdej wiosny pokazuję to, co zrobiłem w tym okresie, czyli od późnej jesieni do wczesnej wiosny. Zapraszam do obejrzenia wystawy. My jesteśmy w środku i zaraz wejdziemy do sal, gdzie pokażę i trochę skomentuję pewne poczynania moje właśnie w tym okresie. No dobrze, jesteśmy wewnątrz. Żeby twórczość była bardziej przyswajalna, należy zwiedzać z lampką wina. Co właśnie czynię, gdybyście Państwo byli też tu, w tym miejscu, też zapewne byście skorzystali z dobrego wina, które zawsze tu się pojawia. Zacznijmy od obrazów, które są za mną. To była jesień i przyszło mi takie wspomnienie dawnych czasów, kiedy wyjeżdżało się w plener i w plenerze się malowało. Dlatego pojechałem w okolice Działdowa, do Wysokiej, gdzie są wyrobiska po żwirowni i to ukształtowanie terenu mnie zainspirowało i tam w tym jesiennym, słonecznej pogodzie malowałem te obrazy i taka była piękne, że tak powiem, wspomnienie czasów, kiedy chodziło się w plener, w plenerze malowało tu w okolicach Działdowa. Squeeze me real tight, y'all. Squeeze me tight all night long. She keeps me warm when I'm cold. She'll love me all night long. Jeśli już się zajmujemy malarstwem, to są dwa problemy. Co malować i jak malować? Po pierwsze co? Dlatego szuka się inspiracji różnych miejsc, które by zadziwiły, zaskoczyły i stały się tematem obrazów. Za mną są obrazy z mojego wyjazdu, takiego sympozjum artystycznego do Jordanii i tam w nowych warunkach, w nowych sytuacji powstały właśnie te obrazy, które są za mną. Napiję się, bo teraz jest poważniejsze zagadnienie, czyli obrazy, które dotyczą jakiegoś zagadnienia, jakiegoś tematu. Ten temat pod hasłem Porwanie podejmowałem już wcześniej. Wystawa była w Rydzbarku Welskim. Ale jeszcze wróciłem do niektórych, porobiłem pewne korekty i hasło Porwanie, czyli jakiś dramat, przedstawienie go w sposób malarski pojawiło się tu w tych kolejnych kilku obrazach i proszę sobie też się im przyjrzeć. Play the blues, play the blues, play the blues. Następne miejsca, gdzie mogą powstać obrazy, to są plenery malarskie. Za mną są obrazy, które powstały na plenerze malarskim w Brzostkowisku. W miejscu, gdzie jest gospodarstwo takie, można powiedzieć, agroturystyczne, jest wspaniały człowiek, który daje nam możliwości wszelkich działań i tam są realizowane i filmy, i happeningi, i prace rzeźbiarskie, i prace malarskie i zawsze tam się coś ciekawego pojawi. To tutaj tak przykład takich czterech obrazów. A, jeszcze chcę dodać, że jest zawsze modelka.
says she loved me. Teraz chcę powiedzieć o istocie tworzenia, czyli o obrazach abstrakcyjnych. Tu jest taki problem, że właściwie nie odnoszę się do niczego, a chcę namalować obraz, który będzie miał swoje działanie, będzie miał jakiś swój wyraz, charakter, to co we mnie siedzi, żeby było po prostu pokazane w sposób malarski. I abstrakcja jest na tyle fascynująca, że w czasie całego procesu malowania nie wiem, jaki uzyskam ostateczny efekt. I to jest fantastyczne w ogóle w twórczości. I jest to indywidualne, moje, niepowtarzalne. Nie odnosi się do niczego realnego. Abstrakcja to jest prawdziwe malarstwo. To wypiłem wino, to mi się wydaje, że będę bardziej swobodnie się wypowiadał, bo przed kamerą to jest naprawdę nie taka prosta sprawa, żeby mówić jeszcze o tak poważnych sprawach, jakimi są zagadnienia związane z twórczością artystyczną. Twórczością artystyczną to może troszeczkę nadużycie w moim przypadku, ale w ogóle z twórczością. Dlatego to jest motyw z Toskanii na przykład. Obraz po prostu został jeden, przypadkowo, bo cały zestaw obrazów z wyjazdu do Toskanii był pokazywany na wystawie w Centrum Kultury w Ciechanowie. Obraz, ten cały zestaw już wrócił, jest zdeponowany w moim magazynie, a jeden tak jakby po prostu, żeby przypomniał ten pobyt naprawdę w miejscu inspirującym. I ja tam jeszcze nie raz wrócę do tej Toskanii i będą następne obrazy. Dobrze, obok no, zwykły pejzaż mazurski, to tak sobie, żeby po prostu, no, żeby coś namalować. Tak jak jest pejzaż, to zaraz przejdziemy do drugiej części. Martwa natura, czyli motyw często w malarstwie stosowany. I teraz pokażę dwa obrazy, tak zwane martwe natury. No i tu są martwe natury, czyli układ przedmiotów. I namalowanie tych przedmiotów, w moim przypadku nie chodzi o odwzorowanie takie realistyczne, tylko poszukiwanie znaków, form, pewnych relacji między poszczególnymi formami i kolorami. Także tak na dobrą sprawę te obrazy zmierzają w kierunku abstrakcji. I to jest właśnie to zagadnienie, które mnie interesuje. Żeby nie być niewolnikiem przedmiotów i nie dbać o ich odwzorowanie, ale te przedmioty mają mi sugerować tworzenie różnych innych form. A przy kolejnych przetworzeniach coraz bardziej się zbliżam do malarstwa abstrakcyjnego. Before my very eyes.
Następne zagadnienie to inspirowanie się twórczością wielkich mistrzów. Nie kopiowanie ich obrazów, tylko na bazie ich obrazów, żeby stworzyć coś swojego. Tu jest przykład obrazu Ingres'a, francuskiego malarza klasycystycznego, który namalował kąpiącą się. I ja wykorzystałem z tego obrazu otoczenie, natomiast postać to jest moja modelka. Czyli po prostu pozwoliłem sobie zrobić taką rodzaj takiej zabawy artystycznej i to jest po prostu moja taka indywidualne spojrzenie na motyw, który Ingres już kiedyś namalował. No jesteśmy przed obrazem z takim klasycznym aktem. Akt. Postać kobiety i ciało, układ. Temat podejmowany przez wielkich artystów, przez całą historię sztuki, to dlaczego ja mam się tym nie zajmować? Więc ja też próbuję malować akty. Oczywiście zawsze jak pokazuję akt, to jest zapytanie, a kto ci pozował? Czy to jest tak ważne? Ważne jest, jak jest namalowany. I dlatego zaczynamy od tego aktu i przejdziemy do cyklu obrazów, które nazwałem ogólnie hasłem ciało. No to jest druga część wystawy i jakby kontynuacja ostatniego obrazu. Cykl 14 obrazów, który zatytułowałem Ciało. Akt, ale ujęty w sposób taki syntetyczny i wykadrowane pewne części ciała. Chodziło mi o uchwycenie formy zwięzłej, konkretnej, z zastosowaniem elementów malarskich, takich jak światło, kontrast, oddanie anatomii nawet. I obrazy malowane są w sposób taki tradycyjny, klasyczny, bez jakiejś interpretacji czy improwizacji artystycznej. No i na tym uważam, zwiedzanie wystawy może zakończymy. Oczekuję na komentarze, wypowiedzi i do zobaczenia na następnej wystawie. Dziękuję.